narody. Śpiewajcie radosnym głosem. Śpiewajcie królowi. Z Maryjo Jasnogórska Pani, stajemy dzisiaj przed Twoim obliczem, wielu umęczonych drogą, upałami, zmęczone nogi, ale przecież zmęczone także głowy i serca, które nie próżno mały. Pielgrzymi przemyśleli wiele spraw, ukształtowali serce jeszcze bardziej wrażliwe na Boga i na drugiego człowieka. Dzisiaj stajemy przed Tobą, Jasnogórska Pani. Zawierzamy Ci wszystkie nasze sprawy, naszą służbę, obowiązki zawodowe, ale równocześnie zawierzamy Ci rodziny wojskowych, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Służby Celnej, Służby Ochrony Kolei. Zawierzamy samych siebie. Maryjo, pomóż nam rozwiązywać sprawy, które zdają się być niemożliwe do rozwiązania. Ale jeszcze bardziej prosimy Cię, pomóż nam być posłusznymi wezwaniu Twojego Syna, byśmy byli narzędziami pokoju, byśmy zawsze z nadzieją szli w różne krańce świata, że jednak nasza posługa przyczyni się do pojednania zwaśnionych ludów i narodów, że będziemy mogli żyć we wzajemnym braterstwie. Dziękujemy Ci za to, że razem z polską armią wędrowali przedstawiciele armii niemieckiej, amerykańskiej, litewskiej i łotewskiej. To świadczy o tym, że wszyscy jesteśmy sługami pokoju. Zawierzamy Ci, Maryjo, tu na Jasnej Górze wszystkich, którzy noszą mundur. Prosimy Cię, spraw, aby nam nigdy nie zabrakło nadziei, że zwycięstwo dobra, że zwycięstwo tego, co piękne i sprawiedliwe, to jest Twoje zwycięstwo. A my do tego się przyczyniamy.